Więc tak. Zrobimy sobie to w sposób następujący. Siwa. Koleżanka, czyli tak. Jennifer, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. Jakie jest super. Moje zadanie? Wsiądziesz sobie do radiowozu, pojedziesz na Grove Street, staniesz na środku, wysiądziesz i zapalisz sobie papierosa. Jak podejdą do ciebie balasi, wbijasz backup i wjeżdżamy. Jeżeli nie podejdą do ciebie w przeciągu 3 minut, i tak wjeżdżamy. I teraz tak, podział jednostek będzie jeden kader, jeden funkcjonariusz, żeby się tutaj nikt nie pomylił, ale Jennifer jedzie sama, no bo jest naszą, powiedzmy, że przynętą. Igla, ktoś potrafi prowadzić? Tadeo potrafi prowadzić Igla. Tadeo jest zbyt wybitnym strzelcem, żeby z powietrza tej... To znaczy ja potrafię sytuację. Jak będzie operator ze mną, 7-7. Operator, potrzebujesz operatora. To weźmiesz sobie kadeta jako operatora. I tak, weźmiemy sobie jednego igla, który wjedzie w momencie, kiedy będzie backup. Będziesz sobie tym iglem siedział na... jest a budynek, jaki backup mamy budynek szpitala. Jakikolwiek. Emergency na Davisie, dobra, no. No, dokładnie. Jeżeli nie podejdą też wysyłać, to już nie muszę wtedy. No po 3 minutach generalnie, wiesz, dasz informację na radio, nikogo nie ma, jest czysto i my sobie otoczymy dzielnicę, wejdziemy, przeszukamy sobie budynki. No reszta wiesz, da radiowozami. I teraz tak, jeżeli nam ktoś ucieknie, to będzie głupio, więc dwie jednostki zajadą sobie od strony kanału. Wiecie, gdzie jest zjazd na kanały? Kto wie? Tam za dzielnicą balastu. No tam od tyłu. Od strony mostu, no właśnie, no to dwie jednostki, które będą to wiedziały, to potrzebuję tutaj, żeby wystąpiły. No ja mogę tam podjechać na ludzie. No i mi też. Tak, tylko że ja bym chciał, żeby... Kto prowadzi igla? Tutaj. Dobra, dobra. A to jedziemy to... markedami? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy mamy armarkedy, Heinel? A ubiór? Sean? Tak. Mamy jakieś? Mamy. No ja mam. Dobra, no to, dwie jednostki tutaj bym chciał, żeby stanęły właśnie, które będą od strony kanału. Tylko teraz pytanie do 7-7. No? Ja tym iglem startuję na patelni od momentu backupa, czy...? Od backupa. Dobra, to zrobimy tak. Wy się tutaj dobraliście, jedziecie razem. Mhm. My pojedziecie od strony kanału. Tam się zatrzymacie. Zabierz sobie kadeta. No bo ja, nie, może być Pablo. Dobra. Wy podjedziecie od strony Megamola generalnie, ale nie od strony stacji benzynowej, tylko od tej uliczki. Tak, od uliczki. Wjeżdżamy generalnie na patelnię, prawda? Tutaj śmigłowiec to sobie weźmie pan w kucyku, w długich włosach. Nie? Jasne. To igle idziesz? Kolego, jasne. Tutaj w dreadach. Zapomniałem. No, Mason. Mason. Ty, Mason, pojedziesz sobie od strony Fryzjera. Będziesz wjeżdżał boczną ulicą, Heinelem. A ja z Tadeo jedziemy frontem. Ważne pytanie, które radio, żebyśmy byli na jednym. Dziewiąte na radio. To też nie jest jakieś wybitnie ważne. Sean chyba dostał. Tak, czy mogę pomóc? Sean pojedzie też z nami główną jakby drogą, osobnym samochodem. Heinel, czy mamy unmarkedy? Na ten moment powinniśmy coś wykombinować. A ja mam jedno pytanie. Tak. Masz na imię Heinel? Ale nie, on akurat ma... Ja się orientuję, jeżeli chodzi o Kingi, ponieważ jestem DTU Commanderem. Dobra, DTU Commander. W przyszłości, jeżeli mam Heinela, to chciałbym od Heinela informację. Dobra, pasuje wszystko. A go DTU Commander w takim razie jedzie z nami. Umiesz, nie? W radio? W razie był? No. Gdzie? 34. Dobra, to co? Możemy się chyba zbierać do radiowozów. Czyli mamy unmarkedy, tak? Mhm. No to bierzemy unmarkedy i lecimy. Zapraszam radio? Na parking. Bezpuszczki. Radio. Proponuję sobie... 8. No, może być 8. A ja bym proponował, żebyśmy mało mówili na radio. Niezbędne komunikaty tylko i wyłącznie. No. Dobra, oczekujemy na resztę jednostek i będziemy ruszali. Wysiadamy z tego? Nie. Czy co do Quebec? Buffalo. Dobra, jednostka, że tak powiem, oznakowana, już niech jedzie sobie na patelnię. Reszta jednostek, mamy zbiórkę przy szpitalu balastowskim.
Hoffa uciekł, gdzieś zaginął. Kto to Hoffa? Prawdopodobnie Urdziwe Lasów. Dobra, pytamy, rozmawiamy, to szukamy. Dobry. Pan siedzi, się nie wychyla, pan siedzi. Tu Upside down. Down. Jeszcze z tyłu dojeżdżają. Uwaga na psa. Down. Jest. Jeden jeszcze biegał od strony północnej patelni na końcu, na podwórku, za płotami. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Ten zbytny był bardzo głośno muzyka leci. Jeszcze jedna mężczyzna przed finalem, przed 01 biega. Na podwóreczku. Uwaga na niego, bo się bardzo chodzi, jeszcze biega. Gang unit, poddajcie się! Rzuć broń, rzuć broń, wyjdź z krzaka, ręce w górze. I to jest ostatni mężczyzna, reszta działek 10-12. Prawo, po prawo wasze, na dole. Ręce na górze! Ja ręce do góry! Dobra, dobra. Nie, jest to zbrojne. No i tak to wszystko, reszta czysta. Stop check! No? Był nieuzbrojony. No i co? Nie mogłem tego wiedzieć. No ta, ta. Sięgał po broń, tak? Tak. Tak będzie wiadomo. W raporcie. Kabury blisko miały. Tak, tak. Dobra, szukamy tej plantacji. Z naszych informacji. Dobra. To po prawej stronie. Okej, okay, to ty, komandant DTU. To co, dostaliśmy tak kieruj jednostki. Rozsiecznie gdzieś tutaj to powinno być. 1-3-1 do Marka. Trzeba sprawdzić budynki. Był cia... Musiałem interweniować. Wiadomo. Uważajcie, jeden bronią wybiega. Mam dwie. Ale... Patelnie wybiegają odbrane osoby. Z której strony? Patelnia, środek, jak biegają, ale już są down, ale... Super. Jest na ulicy, uwaga! Dobra, trzy jednostki zostają i pilnują tutaj nam, żeby nikt nie wjechał, a my szukamy. Ej, 281 legalnie. Znalazłem. Na moim 20, za tym domkiem środkowym. Jennifer, swoje prawo jest pod koszulce z pistoletem. Podbiega do was, biała koszulka. Gdzie to jest? Pół tym domkiem na środku, biała koszulka, ale biega od was z bronią. Biega. Unosi się schowany stąd, ta chyba... Coś czuć. Dobra, tylko drzwi mamy zamknięte. Czy ktoś tutaj... Czy mamy taran? Ktoś ma taran? Dobra, czy ktoś pomyślał już o taran? No pewnie nie. Igor, jedź na komendę po taran. Pan. Jeden uderza, resztę coveruje, raz, żeby nie wybiegł. Dwa i... Ale więcej raz, siły. I dwa. I raz, i dwa. Raz, dwa. Dawaj, dawaj. I raz, i dwa, i pizda. Rozbieg się nic nie daje. Stop. I druga osoba się dołączy. Heiner, ty masz więcej masy, k***a. Jak to rozpędzisz, to może pęknie. Z rozbiegu będzie mniejsza siła uderzenia, niż jakby stanął się rozbujał po prostu starego. Kurwa, my ty na ch...
Final jest doświadczony. A może bez taranu? Bez taranu będzie trochę ciężko. Dobra, tym czyli... Raz, dwa, trzy. O, poszło. No bo ja już dużo porozwałem. Dobra, to wchodzimy. Wszyscy? Sektor clear. Brak innych pomieszczeń. No dobra. Kto ma zapalniczkę? Ja mam. Typa. O, roślinkę mamy. O, świetna. No wiadomo, ale to... Pilnujemy. Heinel, masz zapalniczkę? Mam. Pal tą roślinkę. A mamy może więcej marihuany, żeby to w gazecie lepiej wyglądało, k***nie, że... Jedno ja bym też Photoshop da radę, okej? To jesteś odpowiedzialny za Photoshopa. Zrób zdjęcie i dorób. Damy radę, przerobimy. Odsuńcie się wszyscy, odsuńcie się, niech zrobi sobie zdjęcie. Odsuńcie się. Dobra, dorobimy. Jest zrobione, rozumiem, zdjęcie, tak? Tak. Dobra, no to teraz co? Od Photoshopa się tym zajmą. No trzeba spalić tę budę. W tamtych beczkach chyba czułem paliwo. No, 9-5. Wywróćcie je, niech się rozleje. Tu chyba trzeba być, bo jak to jebnie, to od razu... Tak. Wszyscy się ustawmy powoli już do wyjścia. Wywróć beczkę, rzuć zapalniczkę i niech się podpali. Odsuńcie się. Tak. Dobra, wypaliło się. Można wejść do środka jeszcze zobaczyć, zrobić ostateczne zdjęcie. Zrobię. O kurde. No. I koniec. Niech je ją jakoś zapozuje. Stańcie jakoś w środku. Heinelku, stań też. Dobra. Będzie. No, super. Dorubi ta maskę. Poproszę ty. Wiadomo. No. No i tyle, no to już tutaj nic nie będzie nielegalnego. Czego maskę chcesz, Pączusia, czy czego? Obojętnie. Pierwsza akcja już zdelegalizowaliśmy na... Podskocz sobie, aby Heinelku. Możesz podać, no. Może kiedyś. Dobra, do wszystkich jednostek. Wsiadamy do radiowozu, w którym przybyliśmy i cofamy się na komendę. Ponieważ jestem zawijać jakoś szybciej. Zostało tutaj wypatrzone i znalezione miejsce służące do przestępstw i działań nielegalnych. Jeżeli będziecie widzieli jakichś ludzi, którzy są związani z działalnością przestępczą, dają jakieś zlecenie, sprzedają jakieś nielegalne przedmioty, przeprowadźcie śledztwo, przygotujcie raport, prześledźcie ludzi, udowodnijcie, że rzeczywiście to, co wam się wydaje, jest potwierdzone. Jeżeli macie kogoś, kto przyjdzie na komendę i będzie chciał zeznawać, również jego zeznania weźcie pod uwagę i też zacznijcie prowadzić śledztwo. Tutaj DTU jest od tego, żeby to zrobić, więc szczególnie się do was kieruję, ale funkcjonariusze również, jeżeli chcą zdobyć awans, fajnie by było, gdybyście na własną rękę, ale bez żadnej interwencji jak innych dziwnych ruchów, tylko możecie gdzieś tam do DTU przynieść jakieś zdjęcie, jakieś zeznanie, to na pewno wam pomoże w awansie. Teraz tak, w momencie, kiedy będziemy mieli dwa potwierdzone przypadki, jeżeli ktoś daje na przykład zlecenie, tak, wystarczą nam dwa prześledzone przypadki, które potwierdzają, że rzeczywiście gościu może być powiązany lub jest powiązany ze zleceniami na, nie wiem, na kradzież samochodów, na napady jakieś na domy, sprzedaje broń, sprzedaje narkotyki, sprzedaje kobiety, ludzi, nieważne. To wjeżdżamy i aresztujemy takiego delikwenta. Robimy sobie taką akcję jak dzisiaj. Balasi na ten moment zostali moim zdaniem zneutralizowani. Dużo osób tam zostało postrzelonych.
którzy mieli broń, stracili dużo broni, a przede wszystkim stracili swoje centrum do rozpowszechniania przerobionego już tutaj narkotyku, jakim jest marihuana w mieście, tak? Prowadźcie śledztwa i dowiadujcie się, gdzie są kolejne. No tych pewnie miejsc jest więcej w mieście. I tyle. Te krechy są rozsypane. Gdzie? Krechy na umywalce, zobacz. Albo to mydło. Nie, to mydło. Szkoda. Dobry. Dzień dobry, Gang Unit. Dzień dobry. Szefowa, szef, gdzieś zastaniemy? Wątpię, chyba. Numer nie posiadany jest? Nie. To niedobrze, to niedobrze. Jak możesz nie mieć numeru do szefa? No, ja się dzisiaj zatrudniłem. Dobra, kurwa, skończ robić te burgery, kurwa, mi gadasz. To dobrze. No. Co wiesz o przemycie kokainy? Nic. O, ty, kurwa, następny nic nie wie. A. No to zatrzymujemy chyba. Może jak w Alcatraz chce posiedzieć 3 miesiące, to sobie coś przypomnisz, co ty na to? No nie, no spokojnie, niepotrzebna jest ta broń. No nie, no serio, no nic nie wiem, dzisiaj się dopiero zatrudniłem. Ile już przemyśliłeś? Szef jeszcze nie przyszedł, tak? Z ofertą? Z ofertą pracy, tak? Czy... Dostałeś paczkę do przewożenia, czy nie? A z kim? Ja przyszedłem zamówić. Jesteś z urzędu zatrudniony, czy przez szefa? Przez szefa. Kokaina? Z szefa. Czyli z szefem. Nie, burgera. Kokaina. Był taki, że tu przyszedłem, zapytałem, czy jest ktoś, kto jest w stanie zatrudnić i zatrudnić. Nie. Walisz w dziąsełko, czy nie? Wcierasz? Kiedy to było? Jakieś pół godziny temu. Tu CB? Pół godziny temu. A jak szef wygląda? Gdzie ty, co ty robisz? Mówię do ciebie. Gang Unit, zatrzymaj się. Dobra. To mogę dalej... A kto ci powiedział, że jest ładnie odchodzić, jak do ciebie coś mówię? Nie słyszę w ogóle pana. Kto ci powiedział, że jest ładnie odchodzić, jak do ciebie coś mówię? A nie słyszałem w ogóle. Walisz Nie. To po co tu przyszedłeś? Po burgera. Po burgera, ta? Tak. Żeby się naspeedować troszkę? Nie, no żeby się najeść troszkę. Gdzie pracujesz? W kawiarni. W kawiarni, I co tam wiadomo o przemycie narkotyków? W kawiarni? Nic. Łysi na komendzie cisi, tak? Ale my jesteśmy poza komendą. Słuchaj ty. Słuchaj, sytuacja jest następująca. Tak. No, idziesz siedzieć w pasiak. Ale za co? Takie pytanie. A jakiś za co? Poczekaj, bo prowadzimy śledztwo. Zezwolenie tutaj na przyjechanie, czy coś? Chcesz, kurwa, na komendę, żebyśmy cię zawinęli? No nie. To klej te kanapki i nie gadaj głupot. Dobra, jak ty nic nie wiesz, to miłego dnia. Dzięki wzajemnie. Musimy być czujni. Czaj, temu trzeba przypierdolić. Ale za co? Ty widzisz? Widzisz to? Widzę. Żartowniś, kurwa, się trafił. No nie, żartowniś. Ty na swoim pogrzebie też będziesz taki, kurwa, uśmiechnięty. Nie, witam. No nie, no jaki pogrzeb. Gdzie znajdziemy szefa? Szefa, nie wiem, ale mam numer. Zadzwoń, powiedz, że o, właśnie, idźcie, panowie funkcjonariusze chcą porozmawiać. Jasne. Jeszcze raz, co ty powiedziałeś? Żebyście mnie zostawili, tu kolega ma numer. Wszystko pięknie, wszystko się dowiecie. On rzeczywiście chce jechać na komendę, to było. Chyba sobie przesiedzisz 4-8, żeby... No nie, no daj się mi skończyć te kanały, te burgery. A gdzie potem z nim jedziesz? Jadę, nigdzie nie jadę. Co, robisz burgery i koniec, no? No,
Jeszcze nie odbiera. Muszę sprzedać. Dobra, my stąd idziemy. Powiedzcie szefowi, że go szukamy. Tadeo. Tadeo. No? Halo, dzień dobry. Zobacz, w tym tablecie mamy takiego bo mężczyzny, policja jest tutaj na Burger Shot. 12-letnią Zosię porwał. I chcą z tobą rozmawiać. Wygląda podobnie, nie? Tak, jak ten, no. Tak. Co robiłeś 12 sierpnia? Chyba piłem, nie wiem, nie pamiętam. No. Jesteś pewien? No, nie do końca. Ładnie tak w parku podrywać Zosię? Jak ja do parku nie chodzę, ja zapytałam w robocie cały, że... No. Ale na balkonie z lornetką siedziałeś? Ale to w parku czy na balkonie? I waliłeś konia. To w parku czy na balkonie, skoro miałem zagadywać? Oj, coś tutaj... Na balkonie w parku. Zbieżność zeznań. No, taka coś słaba ta zbieżność. Słuchaj, zaraz zbieżność to zrobimy zdjęcia mężczyzny, który porwał 12-letnią Zosię rok temu. I kurwa, nie będzie się tego śmiechu. To porwał, zagadywał, z balkonu, w parku... Waląc konia, zagadywał, a następnie porwał i zgwałcił. Wszystko razem, pójdziesz, odpowiesz za wszystko. A my 3 śledztwa rozwiążemy, gang unit. Jeszcze ci kierownicę wpierdolimy za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Pan szef, rozumiem, tak? Nie, szef jest w szatni, nie, zaraz. Nie szef spłynął. Lorek, chodź, kurwa. No. Się skończy. No, ta, wiadomo. Da, ten cwaniaczek już mnie irytuje. A. Ale otrzymy... Możemy teraz porobić gwiazd dla pana. O Jezu, wyszczeliło mi. Wyszczeliło mi. Prawa, lewa ręka. Jedziemy na komendę. Porozmawiamy. Dobry. Na pewno tu? Tak. Wracamy do mnie. Linę mamy, tak? Tak. Nawiązania dzieci w parku. Zostawcie tą Zosię w spokoju. Usiądziesz sobie, przekuwam cię tutaj, w tym miejscu siedzisz tu, o. Dobra, mów jasno, bo ci wsadzę latarkę do dupy. Z kim rozmawiasz? No, z potężnym gang unit. Tak, Stopczyk, Tadeo Stopczyk. Tadeo Stopczyk, tak. A to jest kto? Nie wiem, nie Mark. Przedstawił się. Mark. Okej. Okay. Tadeo Stopczyk i Mark. Tak. Dobrze. To już zapamiętam. Dobra, nawijaj, co tam się w tym burgershocie odpierdala. No co, do... Pracuje się. Się odbiera. Dobra, kurwa, trasy przemyty, kokainy, kto z czym lata, kto ma klamę. No to tak. Bierze się busa. 864. Jedzie się po... Tylko pamiętaj jedną rzecz, jak będziesz sobie mięso, z nas jaja robił, sałatę, to ci w łeb przy... latarką. Jedzie się po paczkę. Po paczkę, aha. No, w której są bułki, sałata, pomidory, mówcie, wszystko mrożone. Bo by nie wytrzymał. Przyjeżdża się na Burger Fata. Wrzuca je na jakiś czas do zamrażarki, żeby jeszcze nas chwilę pobroziło. 10-9? Jeżeli chcesz i przesłuchiwać ludzi, to przesłuchaj ich się bardzo tu smaży i składa do kupy. Dobra. Słuchaj, całym lobby. No, to 10. Czyli na przykład szeptajcie. Bułka. Tak, wiem. Czyli bułka. Aha, no to lecimy w trójkę, no. Tak, bułka, później sos, później mięso, później pomidor, dwa plastry ogórka kiszonego, dwa plastry, tak, sałata, później znowu trochę sosu, ale już nie za dużo, żeby nie za dużo, oszczędności, no wiadomo, jak tak. Już trzeba zarabiać, to prawda, i później znowu bułeczka, która jest przypiekana na oleju, na którym, w sensie oleju, smażona na tym, co przed chwilą się smażyło mięso. To i czemu... jeszcze na te mięso, jak się smaży, to się kładzie plasterek sera, żeby się rozpuściło. No, słuchaj, sytuacja jest taka,
jak? Nieprzyjemna dla ciebie. Więc albo zaczniesz sypać, albo ci tu wpolimy usiłowanie zabójstwa. Kogo? Johnsona. Jakiego Johnsona? Mike'a Johnsona. A kto to? No właśnie, ty mi powiedz. Ale to ty dałeś jego imię i nazwisko. Pan dał Stopczyk imię i nazwisko tej osoby. To skąd ja mam ją znać? Jak pan ją zna, to po co dobra, pan mówi? Słuchaj. Skoro ja jej nie znam. Sytuacja a pan jest ją taka, zna, że Sanepid albo nie już zna, jedzie. Mówi. Sanepid już jedzie. A po co Sanepid? Bo podczas jak to twojego nie jest tworzenia moje? Burgerów nie myjesz rąk. Jak nie myję? Nie powiedziałeś, że myjesz ręce. Zamykamy Burger Shota dzięki tobie. I w miasto pójdzie informacja. Zapomniałem. Chyba, że nam coś powiesz. Dobra, to jest usiłowanie zabójstwa. Dobra, dobra, poczekaj, ale poczekaj. Chwila. Terroryzm chwila. Chyba, co? Już. Można tak powiedzieć. Skonstruowanie bomby biologicznej. Poza tym mamy zdjęcia, jak walisz konia do kanapek i przystanosisz kurwa do domu klienta. Przepraszam, bo ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć, bo wy się gubicie w zeznaniach. Najpierw było, że walę konia do Zosi, później, że lornetką przez balkon zagaduje jej, który będziesz kiblował. Zagaduje ją w parku. Później walenie, walenie do kanapek. No widzisz, ile masz zarzutów? Których kurwa jeszcze nie zdążyłem kurwa usmażyć. Bo a już konia zwaliłeś. Się wpierdolili. Nawet bułek nie zdążyłem wyciągnąć do chuja. Burger z bitą śmietaną. To jak już to sos czosnkowy albo śmietanowy, tak, tak tylko napomnę, ale to już mniejsza do tego. Zaraz wrócę. Tak? Ale do i tak to nie powinno wyglądać. Bo co? Bo czemu? Co bo czemu? No czemu pan mi mówi takie brzydkie rzeczy? Widzisz. Prawda jest taka... No dopóki co to widzę swoje odbicie w lustrze i pana trochę. Zaczniesz współpracować albo pójdziesz siedzieć. Czyli jeździsz autem na co dzień, tak? Jeżdżę. Okej. No dobra, to w dniu dzisiejszym zostajesz ukarany mandatem za prowadzenie pojazdu bez wymaganego prawa jazdy. A mam prawo jazdy. Nie masz. Mam. Nie. Ale jak pan nawet nie wie, jak ja się nazywam, to skąd... Marco Blade. Ja wszystko wiem, chłopcze. I prawa jazdy nie posiadasz. Tak. Nie mam nikogo. Dobra, to jest bardzo dobry argument. I wiem więcej. Ale zobacz. Ty pójdziesz siedzieć za prawką. A tam ale nie ci... widział pan, jak jechałem autem. A tam ci doklejam, no, mam wszystko a nagrane. Ja nie powiedziałem, że jechałem autem z takim tym. Słuchaj. Masz dwie opcje. Albo bierzesz, kurwa, poruszanie się bez prawa jazdy, albo za składanie fałszywych zeznań. A fałszywych zeznań w związku z? Z tym, że nie jechałeś autem. A mówiłeś, że jechałeś. Więc albo zeznajesz nieprawdę, albo rzeczywiście jeździsz bez prawka. I co teraz? Chciałeś być To jak ciekawy. Z tą współpracą? No właśnie. Powiedz mi coś, czego nie wiem. No dobra. No. Ale taka przydatna informacja, a nie ogólnie, czego pan nie wie. No to ogólnie, jak pracowałem na kawiarni, to przeszło mi informacja, jak rozmowy się tam toczyły. I kto pierze pieniądze? Jaka firma? Jaka? Ale nie, no to już współpraca odpłatna. Słuchaj. To już pan powiedział, że pan może dać... Słuchaj, ja ci za chwilę wypłacę, ale powiedz jaka firma. Nie, to najpierw połowę poproszę, po pół. Dobra, to już ci wypłacę. Ale nie k***lić się, Chodź, bo przypał będzie. Wow. Dawaj, my tu zeznajmy. Ty, okazało się, że chłop dużo wie. Przycisnąłem go i się okazało, że wie odnośnie prania brudnych pieniędzy. O,
No. Tobie? No na kawiarni się dowiedział, tylko jeszcze nie powiedział jaka firma, dlatego mu próbowałem wyperswadować latarką, że musi szybciej myśleć. Halo? Panie Marko? Słucham. No to spójrzcie tu w 3 do p***wa, zacznij mówić. No... Ale... Chciałbym otrzymać za tą informację. Wypuścimy cię wolno i ci podaruję te prawo jazdy. A dostałbym chociaż tysiaka? Tak. No dobra, to jak tysiaka dostałem, to idź. Mhm. Mówili, że szef mechanika. Szef mechanika pierze brudne pieniądze, tak? Tak, ta firma. Jaka firma i za ile? 25% z tego co pamiętam. Mhm. No. I tyle mówili. Mhm. No dobra. No dobra, no to chciał tysiaka, już mu wystawiam mandat na 1000. Nie, no ja chciałem gotówkę. A możesz zapłacić mandat w gotówce, nie ma problemu. No i chuj. Obywatel, pojazdy, notatki. Dobra. Za co ten mandat? Podaj poszły rozwój. Nie, jazda bez uprawnień. Już wystawiony. No nie. Tak. Dobra, zgodnie z umową... Jaka nie mam. No, tam nie jest. Zgodnie z umową jesteś wolny. I dziękujemy za informację. Polecamy się na przyszłość Gang Unit. Mhm. Dobra. Dobrze. Wy tak zawsze traktujecie ludzi? Tak. Czasami gorzej. Miałeś szczęście dzisiaj. To takie specjalne traktowanie. Co się mówi? Dziękuję. Do widzenia. I dziękuję, tak? Za mandat? Tak. No, to takie do widzenia. No, to do widzenia. Trzymaj się. Trzymaj się. Do widzenia. Pa, pa. Cześć.